finał, na tą chwilę, finał kategorii 1-6. Trzecie miejsce w dniu dzisiejszym, Wrak Race Leszno, numer 103, Rybicki Roman, zapraszamy. Trzecie miejsce. Można? Można. Zapraszamy na pudło, trzecie miejsce. Jest team. Proszę bardzo. Adek? O, młody już ma aspirację na pierwszy od razu. Można, można. Trzeba powiedzieć, że to jest nasz debiutant w naszej lidze. Słuchajcie, siła spokoju po prostu. To jest tak jak w tym kawale z bykami. Chodź szybko, podlecimy do tych krów. Spokojnie, podejdziemy powoli. Mamy teraz tak, drugie miejsce z numerem 41. Robert Pisula, zapraszamy. Brawo! Gdzie jest Robert? O mały włos, ale następnym razem będzie. Dawaj, pierwszy. Robert! Jest drugie. Brawa, Robert Pisula, 41 numer. No i zapraszamy na podium, na pierwsze miejsce, zwycięzcę w kategorii 1-6 dzisiaj, w dzisiejszym Wrak Race Leszno. Z numerem 30, Karol Przezbór. Brawo, Karol! Zapraszamy Karola. Wziął i wygrał. Wielkie brawa! Wielkie brawa dla wygranych! 1600 to jest tak samo wielka koronna kategoria jak 2-0. Nie ma między nimi różnicy. Bardzo ważna, najważniejsza kategoria. Mało tego, powiem wam więcej. Powiem wam, że w 1-6 jest ciężej wygrać niż 2-0. Wiecie dlaczego ciężej? Bo jest więcej aut w kategorii 1-6. Dlatego naprawdę za ciężki bój. Wielkie brawa! Kategoria 2-0. Trzecie miejsce w dniu dzisiejszym z numerem 147. Rękosz Hubert. Dawać go na scenę. Przedstawiciel gminy Wijewo. Rękosz Hubert ze swoim największym fanem, mechanikiem i z księgową młodą zajmują dzisiaj trzecie miejsce. Brawo Hubert. Wójt gminy Wijewo na pewno będzie dumny. Przekażę mu osobiście tą informację, że Hubert wywalczył dzisiaj Ros! Trzecie miejsce to gratulacje, było. Gratulacje! Zapraszamy teraz z numerem 80. Drugie miejsce w dniu dzisiejszym zdobył Kotlarski Arkadiusz! Brawa! Boruja! Znowu ta boruja! Słuchajcie, to są kozacy! Oni na ostatnim wyścigu w Wrak Race Wijewo zgarnęli wszystkie trzy miejsca w kategorii 2-0, dobrze pamiętam? Tak jest. Wszystkie trzy. Wszystko, co było możliwe. No a dzisiaj w kategorii 2-0 z numerem 71 Piotr Michalski wziął, przyjechał i wygrał. Dawać go na brawo, Piotrek! I słuchajcie, sława świętuje! Żółty rycerz! Pac-Man, żółty rycerz! Człowiek na żółtym koniu! Ze swoim mechanikiem. Gratulujemy. To są finaliści kategorii 2-0 w dniu dzisiejszym Wrak Race Leszno. Brawa, ogromne brawa. Jeszcze raz wielkie brawa. 2-0. Kategoria bardzo ciężka. Potwory, najsilniejsi. Dużo prezentów, ale przede wszystkim wielka satysfakcja z tego, że wygrane wyścigi. Brawo, zarówno pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wiecie, że to się mogło różnie skończyć. To się równie dobrze mogło skończyć tak, żeby się trochę przetasowali. Ale jest jak jest, cieszymy się z tego, że było bezpiecznie w miarę i przechodzimy do następnej kategorii. Kategoria cywil. Trzecie miejsce w dniu dzisiejszym.
No właśnie, te, trzecie miejsce. Z numerem 123 Brojakowski Patryk. Brojakowski Patryk, słuchajcie! To jest historia! Chłopak świeżo wszedł we wrakle. Świeżyzna dosłownie, dobrze mówię? Co? Ile masz prawo jazdy? Ile masz prawo jazdy? Tydzień czasu prawo jazdy ma i dzisiaj wystartował we wraku, bo żeby wystartować we wraku, trzeba mieć prawo jazdy. Od tygodnia je ma i dzisiaj już zgarnia trzecie miejsce. Brawo! Brawo! Brawa, ogromna brawa. A teraz poszukam tego gościa z numerem 110. Szymon Pić! Brawa dla tego! Szymon Pić! Nomen omen! Srebro dzisiaj! Ale zobaczcie, jaki kulturalny, no z Leszna to oddał, tak? Nie brał tego złota, oddał koledze, no niech będzie. Zwierzę było widać coś innego. Zwierzę, to jest zwierzę. Szymon, zatwardziały zawodnik, gratulacje ze srebrą. No i pierwsze miejsce w dniu dzisiejszym w kategorii cywil z numerem 27 Radosław Peciółko. Brawo, brawo, brawo! Pełne podium, czas na honory. Kategoria cywil. Wielkie gratulacje w kategorii cywilów. Ta kategoria też się cieszy coraz większą popularnością. Coraz więcej aut w niej startuje. Wielkie brawa jeszcze raz dla wygranych! Wielkie brawa w tej kategorii! Zejdźcie i zostańcie z nami do wspólnego zdjęcia! No i mamy na sam koniec nasze perełki. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym trzecie miejsce z numerem 35 Kortus Magdalena. Zapraszamy! Brawo! Jest, że to kobieta z kierownicą rodzona, nie? Tak. Trzecie miejsce w najbardziej krwiożerczej kategorii świata. Jesteś szalona. Z pozdrowieniami dla wszystkich podliszek. Jesteś szalona. Tutaj przy drugim miejscu jakaś zbieżność nazw czy coś. Kortus Daria. Zapraszam. Daria! Wielkie brawa! Familia motoryzacyjna po prostu! Dziupla team! Dziupla team! Proszę bardzo! A młody już szedł na pierwsze, już wiadomo o co chodzi. Next Generation się już szykuje. No i w dniu dzisiejszym pierwsze miejsce jest ta kobieta, która dzisiaj wygrała z numerem 21. Drgas Karolina. Brawo Karolina! Dziupla tym, proszę bardzo. Nie strzymiesz. Idzie jak burza. Zawsze nowe łezki wreszcie śni. Słuchajcie, to są te pierwsze trzy miejsca. To są trzy siostry po prostu. Rodzone trzy siostry, które przyjechały dzisiaj skasować kategorię po prostu. Rodzone, wszystkie miejsca zabrane. Rodzone w dziupli. Rodzone w dziupli. Słuchajcie, nie ma żartów z nimi. Tak, tak, mamy jeszcze jedno wyróżnienie. Tak, 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 tak. Tak, to jest takie wyróżnienie w kategorii najlepszego walczaka w tym dniu, w dniu dzisiejszym w Rack Race Leszno. Zdobywa tą nagrodę Dawid Roguski. Zapraszamy go. Dawid! Jest Dawid Roguski. Nagrodę ufundowało gospodarstwo rolne Długie Stare. Jakbyście w odpowiednim momencie dzisiaj na polu pobrali adrenalinę od Dawida, to byłoby tego tyle, co w te dwa bajaki przestrzykały pole. Tyle mniej więcej tego było. Jana. Te jazdówki mu to eksplodowały po prostu dzisiaj. Piękny tłok dla ciebie za walkę. I wielkie brawa.
To jest wielkie brawa, trzeba przypomnieć. Wrak rejsowa przyjechał, wziął, wygrał. Wrak rejs Giewo przyjechał, wziął, wygrał. Czekamy na więcej, tak? Gratulacje. Wielkie, wielkie gratulacje. Nie odchodź, chodź pod tutaj, chodźcie wszyscy pod podium. Przejdźmy, tak jak wszyscy jesteśmy, chodźcie pod podium. Ja mam taki szerokokątny obiektyw, obejmiemy się. Chodźcie tam z tyłu też, chodźcie wszyscy. Kibice, chodźcie też. Kibice, chodźcie wszyscy pod podium. Wszyscy na tą stronę przechodzimy. Przechodzimy na tą stronę. Chodźcie.